Dzień dobry Państwu, Marcin Tuk, Telewizja Niezależna Lublin. Witamy Państwa w programie Zapomniani Bohaterowie. Żeby sięgnąć do dzisiejszego, tak w cudzysłowie mówiąc, bohatera, chciałbym kilka słów wstępu w tym momencie wygłosić, żeby przybliżyć Państwu specyfikę tejże osoby, o której będziemy mówili. XVII wiek, zwany wiekiem wolności szlacheckiej, był wiekiem szczególnym, gdzie obowiązywał szczególny sposób zachowania. Otóż w tymże okresie dominowała tak zwana wolność szlachecka, która była ponad nawet władzę królewską. To był jedyny kraj Rzeczpospolita, gdzie król miał mniej czasem do gadania niż szlachta, która go wspierała i która go wynosiła na tron. W ramach tej wolności szlacheckiej, często nadużywanej, trafiali się przeróżni birbanci, awanturnicy, banici, którzy bywało tak, że w jednej chwili przeistaczali się z banitów w bohaterów i odwrotnie. Szczególnym takim przykładem i bohatera, czego nie można było odmówić, i banity, który podbijał sobie płaszcz wyrokami wydanymi przez Trybunał Koronny, był jeden szczególny szlachcic, Hieronim Płaszcz. Samuel. I Płaszcz. Samuel, przepraszam. Hieronim Samuel, jakoś te dwa imiona mi się zbiegły. A właśnie o tym Samuelu rzeczonym mój gość tutaj będzie mówił bliżej. Tomku, witam Ciebie w programie. Ja również witam, witam wszystkich oglądających. Powiedz nam coś ciekawego o tej arcyinteresującej postaci, ponieważ jego wyczyny i jego dokonania były, no można powiedzieć, jakby rzucić na wagę tyle złego, co i dobrego. Zasłynął i walecznością, i zasłynął brutalnością, i zasłynął swawolnością, przy czym ta swawolność w dzisiejszym znaczeniu jest no, zupełnie inna niż w znaczeniu z tamtej epoki, prawda? Gdzie swawolą określano różnego rodzaju awantury i nie tylko, bo te swawole kończyły się czasem też i niejednokrotnie śmiercią przeciwnika, osoby swawolącej, prawda? A więc takim wielkim swawolnikiem był ów pan Łaszcz i jego płaszcz. Jak to można by było powiedzieć, bomotem, ponieważ jego płaszcz służył często za, prawda, przechowalnie niespełnionych wyroków sądowych. Ozdabiały one właśnie jego delię, czyli płaszcz. Dokładnie, i to z tego... A przynajmniej tak głosi plotka. Chyba nawet nadał swego rodzaju modę tym podbijaniem deli wyrokami. Tak, do tego zaraz może przejdziemy. Ale po kolei, już żeby nie uprzedzać przechodząc, faktów, mówiąc od początku, Samuel Łaszcz, herbu prawdzic, urodzony w 1582 roku, 1588 roku, przepraszam, żołnierz znakomicie zasłużony dla obrony granic Rzeczypospolitej, ale jednocześnie banita, infamis, warchoł, zabijaka i okrutnik. Czyli postać niejednoznaczna zdecydowanie. Niewiele wiadomo o jego, praktycznie nic nie wiadomo o jego dzieciństwie, niewiele wiadomo o jego wczesnej młodości. Przypuszczać można, że pierwsze szlify bojowe zdobył w bitwie pod Guzowem podczas rokoszu Zebrzydowskiego, tam walcząc po stronie królewskiej. Jednakże w źródłach po raz pierwszy pojawia się w roku 1617, kiedy już jako rotmistrz chorągwi kozackiej, czyli pancernej, w brawurowy sposób odbija jasyr z rąk Tatarów krymskich. Owy jasyr zwraca późniejszemu hetmanowi Stanisławowi koniec polskiemu. Tym samym zaskarbił sobie jego dożywotnią wdzięczność, przyjaźń, a i protekcję, która w przyszłości bardzo mu się przydawała. Tak się pierwszy raz wsławił jako żołnierz.
Jako z kolei jednak Warchoł wsławił się w roku następnym, 1618, gdyż razem ze swoją kompanią awanturniczą puścił z dymem dwie miasteczka, Jarosławek i Michałówkę. No to poswawolił. Tak, no z tego też względu właśnie pierwszy jego wyczyn jako Warchoł musiał uciekać na Sicz z Zaporoską, chronić się właśnie u kozaków. Jednakże możliwość powrotu nadarzyła się w 1621 roku. 1620 rok, w bitwie przegranej pod Cecorał ginie hetman Stanisław Żółkiewski. Zagraża nam pełna inwazja turecka, która wręcz nawet zagraża istnieniu Rzeczypospolitej. I tam właśnie w 1621 roku w ogromnej bitwie pod Twierdzą Chocimską pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza sławił się po raz kolejny ogromnym męstwem oraz brawurą i tym samym odkupił swoje winy i też owe winy mu dzięki temu darowano. No ale życie pana Łaszcza to taka trochę sinusoida. Co odrobił swoje, powiedzmy, niecne uczynki, to zaraz popadł znowu w jakąś, jak to się mówi, kałabanie. I tak w zasadzie rzecz biorąc, od górki do dołka, od dołka do górki. Można tak powiedzieć, ale omówmy jego dalsze poczynania, że tak powiem, militarne. W latach 1626-1629 bierze udział w wojnie polsko-szwedzkiej o tak zwane ujście Wisły. Wojna toczona przeciwko królowi szwedzkiemu Gustawowi Adolfowi, który był zwany nawet Lwem Północy. Chociaż on to jest jeden właśnie z takich dowódców epoki nowożytnej, który przez historyków jest mocno przeceniany, choćby patrzeć na bitwę pod Trzcianą, gdzie właśnie hetman Stanisław Koniec Polski go rozgromił, no to Lew Północy, czy to był raczej lwiątko, bym powiedział, ale też nie chcę skakać po tematach. Albo pewnie wymokły kot. W 1627 jest posłem na Sejm, też w 1629 roku dalej prowadzi walki z Tatarami Krymskimi. Ogromnie wsławia się jako żołnierz i jako dowódca w bitwie zwycięskiej, znakomitym zwycięstwie nad kozakami Pawła Pawluka w bitwie pod Kumejkami 1637 rok. W tym momencie można powiedzieć, że jest nawet u szczytu sławy, bo jako jeden z dowódców walnie do tego zwycięstwa się przyczynia. Warto też wspomnieć, że na przykład w bitwie pod Kumejkami ginie inny słynny żołnierz, dowódca Lisowczyków, Mikołaj Moczarski. On też jest bodajże u nas w Lublinie pochowany u karmelitów bosych. Dalsza jego kariera wojskowa też pod dowództwem swojego przyjaciela, hetmana Stanisława Koniec Polskiego, bierze udział w znakomitym zwycięstwie tegoż hetmana w bitwie pod Ochmatowem nad Tatarami Krymskimi Tuchaj Beja. W międzyczasie, między różnymi kampaniami, bitwami, działaniami zbrojnymi, robi to, czym poza wojaczką sprawdza się najbardziej. Tutaj akurat właśnie mniej chwalebna jego działalność się ujawniła jako właśnie Warchoła. Napada, rabuje, pali wsie, urządza awantury w zajazdach i gospodach razem ze swoją właśnie kompanią różnych awanturników, których sam werbuje i opłaca. Zaciąga pożyczki od innych szlachciców, których oczywiście nie opłaca. Kiedy wierzyciel jednak z kolei upomina się o dług, żeby odebrać swój dług, to Samuel Łaszcz niekiedy potrafił puścić z dymem wioskę, która do niego należała, oczywiście nie oszczędzając Bogu ducha winnych mieszkańców, czy też po prostu najechać i złupić jego dwór. Specyficzny sposób oddawania długów. Tym samym narobił sobie wśród szlachty
mnóstwa wrogów. I tutaj, uwaga, skazany na banicję aż 236 razy oraz 47 razy obłożony infamią. Pod tym względem ze wszystkich warchołów Rzeczypospolitej absolutny rekordzista. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, swoją delię tymi niewykonanymi wyrokami przyozdabiał. Dlaczego one były niewykonane? Ano właśnie dlatego, że znajdował się pod protekcją swego przyjaciela, hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Ale też i słabość generalnie aparatu władzy w wczesnych czasach, gdzie naprawdę trudno było wyegzekwować wyrok na szlachcicu, zwłaszcza wysoko postawionym, gdzie praktycznie nie sięgała ręka sprawiedliwości tak na dobrą sprawę, no chyba, że jakimś przypadkiem, ewentualnie w wyniku trafienia na silniejszego od siebie. Wtedy sprawiedliwość miała szansę się zadziać. A w przypadku Łaszcza sytuacja była o tyle trudna do zrealizowania, że z jednej strony słabość państwa jako taka, z drugiej strony miał naprawdę mocnego mecenasa, którym był protektora. Koniec Polski, bądź nie kto inny. Nawet jeżeli działalność Łaszcza źle rzutowała się na wizerunku samego hetmana, który go chronił, to raz, był jego bliskim przyjacielem. Był mu dozgonnie wdzięczny właśnie za odbicie Jasyru w 1617 roku. A i Łaszcz był znakomitym żołnierzem, więc czego by nie robił, był hetmanowi bardzo potrzebny. I tu właśnie się pojawia wątek ten militarny, gdzie te wszystkie, powiedzmy, jego przewiny udawało się niejako odrobić, wymazać jedną czy dwiema bitwami, które go z powrotem nobilitowały, prawda? Tych bitew były dziesiątki i potyczki, w których brał udział, jeżeli nie setki. Cóż to wiem, licząc wszystkie przecież potyczki z Tatarami, w których brał udział. A że żołnierz był z niego naprawdę dzielny. To a jeszcze się, wracając, że tak powiem, jeszcze bardzo wracając szybko wykupywał. Do jego właśnie warcholstwa z wielkim zamiłowaniem, na przykład palił wsie, i często w celach właśnie rabunkowych i właśnie dając, że tak powiem, nauczkę swoim wierzycielom, gdzie to raczej on powinien nauczkę dostać za niezwracanie długów. No to tak jak Andrzej Kmicic w potopie spalił Łomontowicze, tak dla Samuela Łaszcza był to niemal chleb powszedni, takie działania. A skoro już mówimy o wielkiej literaturze, to też i Samuel Łaszcz doczekał się uwiecznienia na kartach powieści, tym razem Ogniem i Mieczem, jeśli chodzi o literaturę polską, gdzie jest w czwartym rozdziale wspomniany, występujący przeciwko jednemu z bohaterów. Tak więc pokazany został jego, można powiedzieć, charakterek w pełnej krasie i pokazane były też i stosunki też między szlachcicami, jak czasem niektóre sprawy załatwiano. Tak jak można powiedzieć, od ręki praktycznie rzecz biorąc w pewnych momentach. No cóż, postać niewątpliwie trudna do oceny. I tak Samuel Łaszcz na zmianę wojował w obronie Rzeczypospolitej i rozrabiał. Tak jak mówiłem, wszystkie wyroki nie były wykonywane, gdyż był właśnie pod protekcją hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Ale fortuna w pewnym momencie musiała się od niego odwrócić, gdyż w 1646 roku hetman Koniecpolski zmarł. Samuel Łaszcz wtedy przez swoich wrogów, przeciwników został zalany różnymi pozwami. Stał się poszukiwany. Szczególnie zaszedł za skórę dwóm magnatom, Januszowi Tyszkiewiczowi i słynnemu Jeremiemu Wiśniowieckiemu. Musiał uciekać na dwór z tego powodu Dominika Zosławskiego, który był ich przeciwnikiem. Ale w momencie, kiedy wybucha powstanie Chmielnickiego, z kolei przyłączył się do wojsk swojego dawnego przeciwnika, księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Tam wsławił się kolejny raz, będąc już w dość sędziwym wieku, kolejny raz się wsławił, walcząc po stronie właśnie księcia Jeremiego Wiśniowieckiego w znakomitym zwycięstwie pod Konstantynowem.
1648 rok. Jeremi Wiśniowiecki doszczętnie rozgromił wojsko Maksyma Krzywonosa, mimo jego ogromnej przewagi liczebnej wojsk kozackich. Walczy też niestety przegranej w tymże samym roku w bitwie pod Piławcami, gdzie większość wojsk koronnych i szlachty z pospolitego ruszenia w haniebny sposób uciekło. Ale nie Samuel Łaszcz. Można powiedzieć, że w owej bitwie walczył do rozsądnego końca, że tak powiem. Kiedy już, że tak powiem, było jasne, że bitwa jest przegrana, dopiero wtedy wyciął sobie drogę szablą wśród kozackiej czerni i z pola bitwy zbiegł. Świadczy o nim naprawdę, można powiedzieć, znakomicie. Gdzie jego wirtus, jego zasługi bojowe, praktycznie rzecz biorąc, równoważyły jego tak zwane swawole. Postać na pewno nietuzinkowa. I ze względu na jego właśnie kolejne zasługi, znakomite zasługi wojenne właśnie podczas powstania chmielnickiego, w trakcie trwania powstania chmielnickiego, Sejm Koronacyjny w 1649 roku przywrócił go do czci. Przewiny mu darowano jednakże, Łaszcz był już wtedy kompletnym bankrutem. Wszyscy jego dawni przyjaciele, bo miał mnóstwo wrogów, ale miał też mnóstwo przyjaciół, którzy doceniali jego, można powiedzieć, specyficzny charakter, fantazję i męstwo. Wspomnieć trzeba, że Łaszcz dla przyjaciół był naprawdę ciepłym człowiekiem. Tak, zdecydowanie. Ciepłym, miłym człowiekiem. Tak go opisywali jego przyjaciele, tak towarzysze go opisywali broni. Jego druhowie. Że nie znać było po nim jakiejś szorstkości, jakiejś takiej, powiedzmy, brutalności. On stawał się zwierzęciem, że tak powiem, wobec wrogów. Tak, jako był bankrutem, jako że raz duże sumy, czy to zrabowane, czy pożyczone i nieoddane, wydawał na pokrycie potrzeb swojej kompanii wojskowej, którą sam zwerbował, oraz też na potrzeby po prostu kampanii wojennych, zaopatrzenie, inne rzeczy. Ale też Łaszcz poza tym, że był awanturnikiem, zabijaką, okrutnikiem, był też pijanicą. Więc jak to się mówi, za kołnierz nie wylewał. Dużo z części tego zrabowanego złota po prostu upłynił. Słynne były jego wyjazdy do Warszawy. Cała Warszawa, cała stolica huczała na wieść, kiedy po prostu Łaszcz pojawiał się w stolicy, można tak powiedzieć. Także no, zmarł będąc bankrutem. Wszyscy jego dawni przyjaciele albo pomarli, albo się od niego odwrócili. Nie odstępowali tylko od niego wierzyciele. Za ostatniego przyjaciela i towarzysza, ostatnim przyjacielem jego i towarzyszem był mu jego cygański lutnik. Który przygrywał jeszcze na osłodę wierzyciela. Właśnie miesiąc właśnie po tym, jak Sejm przywrócił go do czci, Samuel Łaszcz zmarł w Krakowie, pochowany w nieistniejącym już kościele świętego Szczepana. Był żonaty z niejaką Katarzyną, pozostawił po sobie córkę oraz dwóch synów, którzy jednakże nie doczekali się późniejszych potomków. Cóż, potem się skończyły dzieje naszego bohatera. Niemniej jednak nie jeden poszedł jeszcze w jego ślady. Nie jeden jeszcze został ogłoszony infamisem i gwałtownikiem, ale no, chyba nie przebili jego osiągnięć. Biorąc pod uwagę, ile razy został skazany na banicję i obłożony infamią, zdecydowanie tak. Oczywiście było, Rzeczpospolita w wieku XVII słynęła z wielu warchołów, takich jak Samuel Zborowski, Stanisław Stadnicki, zwany Diabłem Łańcuckim. O nich kiedyś pewnie też opowiemy, ale no, Samuel Łaszcz, można powiedzieć, bił na głowę wszystkich. No, można powiedzieć, top of the top. Jeszcze raz przypomnę, 236 razy skazany na banicji, 47 razy obłożony infamią. No, trzeba sobie tylko, no wyobrazić sobie trzeba, jaka była skala po prostu rozwałki, którą siał ten warchoł.
To jest nie do wyobrażenia. Dawał niesamowicie się we znaki negatywnie właśnie ludności, przede wszystkim Kresów oraz Prus Królewskich, książęcych. W oparciu o takie osoby to też i wyrobiły sobie późniejsze pokolenia, czym była szlachta polska, co nie było prawdą oczywiście, bo płaszcz był jedynie, powiedzmy, jakimś tam wyjątkiem od reguły. Większość naszej szlachty była bogobojną magnaterią, można powiedzieć. Chociaż do magnaterii tej prawdziwej to jeszcze im trochę brakowało oczywiście majątkowo, ale większość naszej szlachty była po prostu spokojnymi ludźmi, o ile tak można powiedzieć w tamtych czasach. Natomiast Łaszcz był no, szczególnym, powiedzmy, szaławiłą, awanturnikiem, gwałtownikiem, szczególną postacią, która wyryła pewne, powiedzmy, znaczące rysy na naszej historii. Tyleż awanturnik, co i bohater w gruncie rzeczy. Taka była też i nasza trochę natura narodowa, którą też i niejednokrotnie opisywano w różnych annałach, gdzie opisywano Polaków i polską szlachtę w przeróżny sposób, prawda? Zwłaszcza podkreślając nasze ceny, cechy narodowe, jak właśnie awanturnictwo, pijaństwo, ale też i bohaterstwo. No i to nasze bohaterstwo umożliwiło też właśnie obronienie się przed nawałą i turecką, bo właściwie chyba jedynie Rzeczpospolita potrafiła dokonać tej sztuki tak na dobrą sprawę w tamtych czasach, i przed nawałą czerni, prawda, ukraińskiej, która podniosła bunt, a jeszcze z trzeciego frontu przecież Szwecja wkrótce uderzyła na Rzeczpospolitą i prawie że zostawiła ruiny i kamień na kamieniu bez mała nie pozostał. Tak jak zapewne warto byłoby kiedyś bardziej szczegółowo opowiedzieć o wszystkich bitwach, wojnach, kampaniach, w jakich brał udział Samuel Łaszcz. Warto o tym powiedzieć. Tutaj jednakże skupiliśmy się po prostu na jego biografii. No. Pod jego szablą gęsto ścielił się trup i turecki, i tatarski, i szwedzki, i kozacki. A i mieszkańców Rzeczypospolitej trup pod jego szablą. Niestety, no też niestety, co na jego ujmę, też się niestety ten trup ścielił. Postać można powiedzieć o wielu odcieniach szarości. Nie da się jej jednoznacznie ocenić. Właściwie od czerni do bieli, tak na dobrą sprawę. Można by było go rozciągnąć w takiej barwie kolorystycznej. Cóż. Miejmy nadzieję, że te czasy nie wrócą do nas w takiej drastycznej postaci, ale miejmy nadzieję, że też i tak zwany duch narodowy w Polakach mimo wszystko nie zginie. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za uwagę i mamy nadzieję, że dzisiejszy program Państwa zaciekawił do tego stopnia, że zechcecie Państwo oglądać kolejne nasze programy. A ja ze swojej strony też będę chciał Państwa poprosić o to, żebyście Państwo wspierali nas dalej finansowo, ponieważ dzięki właściwie tylko Państwa przekazom i wpłatom bankowym możemy funkcjonować, jako że nie mamy innych źródeł finansowania. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o niezapominanie o nas po to, żebyśmy mogli dalej realizować takie programy jak dzisiejszy i jeszcze inne interesujące audycje, które będziemy mogli Państwu prezentować na naszej audycji, na naszej antenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin i Tomasz Gontarz, mój niezawodny gość, pasjonat historii, z którym niejednokrotnie mam przyjemność tutaj się spotkać i poprowadzić interesujący program. Dziękuję Tobie za poprowadzenie programu oraz dziękuję wszystkim oglądającym. Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia. Do widzenia Państwu.